Na jarmarku tradycyjnie można kupić wysokiej jakości produkty spożywcze, wędliny, miody, a także wina. Dobrym pomysłem na prezent pod choinkę mogą być dostępne tam rękodzieła. Zakupy na jarmarku to idealne rozwiązanie dla tych, którzy na co dzień są zabiegani i nie mają czasu na chodzenie po sklepach. U Mikołaja nie ma czasu na przygotowania. Mikołaj pracuje. No na razie jeszcze w lesie, dopiero ten tydzień poświęcimy na przygotowania do świąt. No, idą powoli. W drodze jeszcze wszystko. A praca trochę nam zabiera tego czasu. Niedługo będziemy łóżka robić, piec ciasta. Przygotowania trwają, do Wigilii zostało coraz mniej czasu. Gdy jednak już się z tym uporamy, na stołach zagoszczą tradycyjne potrawy. Ryba, barszczyk, pierożki z kapustą. Karp, barszczyk czerwony, jakieś sałatki i ciasto. Jednak zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu, tradycyjnie podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia. A czego świdniczanie życzą mieszkańcom miasta? Zdrowia! W przyszłym roku, żeby się nie kłócili. To najważniejsze. Wesołych, pogodnych i rodzinnych świąt. Dużo zdrowia, szczęścia, żeby każdy był z rodziną w te święta. Dużo więcej szczęścia, może pomyślności i zdrowia przede wszystkim. Przede wszystkim dużo, dużo spokoju, dużo miłości, dużo cierpliwości i zdrowia dla wszystkich mieszkańców, dla nas wszystkich. I pogody ducha, zadowolenia, uśmiechu. Życia, uśmiechu do przechodniów. Wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt. Spokojnych, przede wszystkim spokojnych, zdrowych i wesołych świąt. Okazją do życzeń była Wigilia Wszystkich Świdniczan, poprzedzona inscenizacją teatralną według tekstu Magdaleny Szerwaryn. Po niej harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju gospodarzom miasta. Życzę Państwu spokojnych świąt. Świąt w pokoju, świąt w ciszy, świąt w miłości. Spokoju, szczęścia, dobroci. No i tego, abyśmy byli dobrzy dla siebie, dla swoich najbliższych, dla swoich przyjaciół, a myślę, że będzie to promieniowało szerzej i nie będziemy musieli podobnie przykrych życzeń w przyszłym roku składać. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i spokoju. Dla Was, dla Waszych najbliższych, spokojnych świąt i 2017 roku w zdrowiu i bez trosk. Po życzeniach wszyscy podzielili się opłatkiem i wspólnie kolędowali ze świdnicką scholą Cantorum Exultet.